Zapraszam na zapowiadaną wczoraj relację z obchodów Dnia Energetyka. Dzisiaj wyemitujemy pierwszą ich część, która odbyła się w miniony piątek w Domu Strzeleckim Rafako. Zgodnie z tradycją, przełom sierpnia i września zarezerwowany jest dla branży energetycznej. Tak było i w tym roku. W piątek, 2 września, w Domu Strzeleckim Rafako obchodzono święto wszystkich energetyków. Na tę okazję sala pałacyku wypełniona była do ostatniego miejsca. Nie zabrakło gospodarzy, czyli zarządu Rafako S.A., szanownych jubilatów, byłych prezesów, dyrektorów, osób tworzących historię spółki i szczególnie dla niej zasłużonych, przedstawicieli grupy PBG, krajowej branży energetycznej, władz samorządowych i osób zaprzyjaźnionych ze spółką. Swoją obecnością zaszczyciła również Ewa Bugdoł, triatlonistka wspierana przez Rafako, która uzyskała w tym roku tytuł Mistrzyni Europy. Od kilku lat spotykamy się w miejscu szczególnie dla nas ważnym i bliskim naszym sercem. Tu, w tym budynku, rozpoczęła się jakże bogata historia naszej firmy. Historia Rafako, trwająca nieprzerwanie od 1949 roku. Rafako to firma z długimi tradycjami. Tworząca ją załoga liczy kilka tysięcy osób. Co roku kilkaset z nich obchodzi okrągłe jubileusze wieloletniej pracy w zakładzie. Kilkadziesiąt osób przechodzi na emeryturę. Niektórzy niestety odchodzą na zawsze. Od września 2015 roku do dnia dzisiejszego pożegnaliśmy 6 naszych pracowników. Są to Czesław Dębek, Marek Górny, Grzegorz Indyka, Roman Matłoka, Stanisław Mikulski, Tadeusz Myśliński. Wszystkich Państwa proszę o powstanie i uczczenie pamięci naszych kolegów minutą ciszy. Dzisiaj mamy dla Państwa miłą niespodziankę. Gościmy na naszej uroczystości Hanię Sztachańską. Hania ma 10 lat. Jej największą pasją, którą rozwija od 6 roku życia, jest muzyka i śpiew. Brała udział w największych i najbardziej prestiżowych konkursach wokalnych dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, z powodzeniem je wygrywając. Hania Sztachańska, młoda, zdolna wokalistka, jest podopieczną fundacji PBG, dzięki której miała możliwość brać udział w największych i prestiżowych konkursach wokalnych, zajmując wysokie miejsca. Śpiewam i gram dzień po dniu, jak ruch przycinam. Kocham rytm, lubię ruch, wszystko biorę na swój. Dzień Energetyka to także czas, aby podsumować minione półrocze największego w regionie pracodawcy i jednego z największych w Europie producentów i projektantów kotłów, instalacji i całych bloków energetycznych. Rynek nam nie sprzyja nam już od jakiegoś czasu i to nie jest wina ani rynku, ani nas, tylko po prostu tego, że zmieniają się uwarunkowania związane z naszymi głównymi technologiami. Jeżeli popatrzymy sobie na Rafako w zeszłym roku, jak tutaj się spotykaliśmy, to możemy powiedzieć, że zrobiliśmy dużo, bardzo mocno się zmieniliśmy i zmieniamy cały czas po to, żeby w tym zmieniającym się świecie znaleźć swoje miejsce. Po to, żebyśmy w przyszłym roku mówili o bardzo udanym pierwszym półroczu, o bardzo udanym końcu roku. To nie jest niemożliwe. Jak kontynuowała prezes Rafako, przetargów jest coraz mniej, a dyskusja na temat technologii węglowych toczy się w różnych kręgach. Jednak konkretów w postaci nowych inwestycji i nowych bloków nadal nie obserwujemy. Od ubiegłego roku postanowiliśmy dużo większy nacisk położyć na badania i rozwój, dużo większy nacisk położyć na biznesowe podejście do chociażby takich obszarów jak instalacje utylizacji odpadów komunalnych.
bardziej zmodernizować nasze podejście do rynków zagranicznych, bo te rynki zagraniczne są oczywiście dla nas szansą, ale są też dużym ryzykiem, z którym musimy się nauczyć sobie radzić. Najbliższa przyszłość Rafako S.A. to szansa na nowe, w tym zagraniczne kontrakty. Patrząc na nadchodzące miesiące, możemy powiedzieć, że patrzymy na nie z dużym optymizmem, bo udało nam się w pierwszym półroczu wygrać duże dwa postępowania. Jeżeli zakończą się one podpisaniem kontraktów, to będziemy mogli powiedzieć, że ten rok dla Rafako jest rokiem udanym. Kontrakt w Wilnie, niezwykle trudne zadanie, zwane budową bloku biomasowego, a tak naprawdę jak tu wszyscy siedzimy, to wiemy, że chodzi o instalację raczej kotłową niż gotowy blok. I duży przetarg na instalację odazotowania w bardzo dobrze znanej nam elektrowni w Korzenicach. Bardzo dobrze nam znanej, bo to jeden z tych projektów, na których uczyliśmy się technologii odazotowania i możemy powiedzieć, że w tym obszarze jesteśmy na pewno w Polsce liderem. Szanowni Państwo, to trudny rok, to trudny czas. Wszyscy wiecie, że te zmiany też kosztują ludzko. Na pewno wiele osób miało wiele nieprzespanych nocy przy okazji reorganizacji. Na pewno jest więcej wyzwań. Wiemy, że żądamy od Was zupełnie innego patrzenia na dotychczasowy biznes. Wiemy, że żądamy od Was ponadludzkiego wysiłku, ale to wszystko po to, żebyśmy przetrwali i mogli w tym zmieniającym się rynku cały czas być tym, czym chcemy, czyli okrętem flagowym polskiej energetyki, który również na świecie będzie w stanie dostarczać technologie oparte o Was, o Wasze umysły, o najlepsze technologie Rafako. Prezes Rafako podziękowała na koniec swoim pracownikom za lojalność, oddaną pracę i złożyła wszystkim energetykom serdeczne życzenia. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie listu gratulacyjnego głównego akcjonariusza i prezesa zarządu PBG S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Rafako S.A. Jerzego Wiśniewskiego i Małgorzaty Wiśniewskiej, członka Rady Nadzorczej Rafako S.A. oraz prezesa Fundacji PBG. Słowa uznania kierujemy do zarządu, który działając w niezwykle skomplikowanych warunkach biznesowych, skutecznie realizuje wymagającą strategię zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W imieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej dziękujemy za szczególne zaangażowanie i wysiłek, który wkładacie Państwo w skomplikowany proces zmian. Gratulujemy Państwu odwagi. Nie ma lepszej okazji niż dzisiejsza uroczystość, by docenić tych, dzięki którym Rafako z dumą może nosić tytuł lidera branży energetycznej. Szczególne podziękowania należą się tej części dyrektorów i kadry menadżerskiej, która realizuje niezwykłe projekty na terenie całej Polski. Z uznaniem myślimy o budowanych przez Rafakowców w formule EPC elektrowniach Jaworzno i Kędzierzyn-Koźle oraz instalacjach w Ostrołęce, Kozienicach i w Białymstoku. Dziękujemy za najwyższe standardy pracy, terminowość i dotrzymywanie budżetów. Przystępujemy teraz do kolejnej części naszego spotkania. Odznaka zasłużony dla Rafako nadawana jest pracownikom nieprzerwanie począwszy od 1974 roku, czyli od 42 lat. W tym roku w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój zakładu decyzją prezesa zarządu, dyrektora generalnego Rafako S.A. odznakę zasłużony dla Rafako otrzymują Romualda Ruszczyk-Pros, Joachim Binczyk, Robert Dolerzych, Ryszard Kopisz, Marek Kościółek, Daniel Nasiatka, Dariusz Noga, Ryszard Polucha, Emanuel Rajski, Hubert Sławik, Teodor Soszyński, Ryszard Sumik i Stanisław Tarnawski.
kapituła wyróżnienia za szczególne dokonania zawodowe w 2015 roku uhonorowała nagrodą pierwszego stopnia w kategorii rozwój techniki i projektowania pana Piotra Halfara za opracowanie i wdrożenie instalacji mokrego oczyszczania spalin wraz z instalacją oczyszczania ścieków dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ponadto prezes zarządu RAFAKO S.A. uhonorował nagrodami specjalnymi panią Gabrielę Krawiec i pana Adama Sutowicza. Pani Gabriela Krawiec otrzymuje nagrodę za wzorowe prowadzenie działalności środowiskowej RAFAKO, przejawiającej się w wieloletnim inicjowaniu, nadzorowaniu i dokumentowaniu tej działalności zgodnie z wymagami rozporządzenia EMAS. Uwieńczeniem wkładu pracy i osobistego zaangażowania jest uhonorowanie i zaliczenie RAFAKO przez Komisję Europejską do grona organizacji najdłużej i nieprzerwanie zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu. Chciałam przypomnieć, że RAFAKO jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce, która jest zarejestrowana w EMAS. Pan Adam Sutowicz otrzymuje nagrodę za całokształt dokonań zawodowych w dziedzinie projektowania i konstrukcji kotłów oraz urządzeń dla energetyki zawodowej w kraju i za granicą, a także wychowania kadr projektowych ugruntowujących pozycję RAFAKO S.A. jako lidera na światowych rynkach w branży energetycznej. Na wniosek komisji i decyzją prezesa zarządu tytułami spawacza roku 2015 wyróżnieni zostali najlepsi nasi spawacze. Za najwyższej klasy umiejętności ręcznego spawania metodą TIG panowie Sebastian Bugdon i Mateusz Mikulski. Za najwyższej klasy umiejętności ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną pan Marek Adamczyk. Za najwyższej klasy umiejętności w zakresie spawania metodą TIG automatami VKW pan Mieczysław Jędrycha. Za najwyższej klasy umiejętności w zakresie spawania metodą TIG automatami Polisud pan Krzysztof Sowa. Ponadto dyplomem uznania za osiągnięcie w 2015 roku najlepszych wyników w zakresie wydajności i jakości spośród wszystkich rozpoczynających pracę i zdobywających pierwsze szlify w zawodzie spawacza otrzymali Przemysław Bulanda i Jacek Skorupa. Bieżący rok to dla grona 150 pracowników RAFAKO piękna, okrągła rocznica nieprzerwanej, rzetelnej pracy na rzecz spółki. Przyjrzyjmy się jubilatom obchodzącym 50, 45, 40, 35, 30 i wreszcie 25-lecie pracy w RAFAKO.
Tegoroczna gala była także okazją do podziękowania pracownikom, którzy przechodzą na zasłużoną emeryturę. W tym roku do grona emerytów Rafako dołączyło 39 pracowników. Prosimy, abyście zawsze pamiętali, że Rafakowcem zostaje się na całe życie. Prosimy więc, abyście Państwo włączyli się w pracę koła emerytów i aktywnie uczestniczyli dalej w życiu naszej rafakowskiej społeczności. Z okazji Dnia Energetyka zarządowi i całej załodze Rafako S.A. najlepsze życzenia złożył prezydent Raciborza. Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Energetyka. Osobiście chciałbym Pani Prezes i pracownikom podziękować za zaangażowanie na rzecz naszych mieszkańców, głównie włączając się w imprezy kulturalne. Ostatnio w drugi Rafako Półmaraton Racibórz. Czeka nas chyba kolejne wyróżnienie, bo dziś dostałem telefon, że na festiwalu biegania w Krynicy czeka jakaś nagroda jeszcze za pierwszą edycję. Myślę, że ten drugi też wyszedł. Serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy z mieszkańcami w tym roku i w przyszłym. Zwieńczeniem uroczystości i tym samym zakończeniem części oficjalnej był występ legendy polskiej estrady Alicji Majewskiej, której akompaniował Włodzimierz Korcz. I tak jest mało lepszych chwil, nudno i krzywo. Chyba że tam, gdzie świeci szac, wódka i piwo. A w wielkim świecie, ajaja, sława i słońce. Bez przerwy Chopin, Bach i Haydn, bez końca koncert.